Cześć, witajcie, z tej strony Yahoo w kolejnym odcinku z Battlefielda na moim kanale, a dzisiaj zbiór plotek na temat umiejscowienia akcji zwiastuna najnowszego tytułu studia DICE oraz sugestywne wpisy hiszpańskiego profilu Battlefielda. Temat chciałem początkowo ominąć, bo wydawał się po części dosyć infantylny, jednak dalszy rozwój sytuacji przedstawił intrygujące szczegóły, na które mało kto zwrócił uwagę. Zapraszam do oglądania. Wszystko zaczęło się od nagłej inwencji twórczej Toma Hendersona, który twierdził, że zwiastun najnowszego Battlefielda ma miejsce w obrębie obszaru mocno przypominającego kształtem wyspę Pale, która wchodzi w skład dobrze znanego nam atolu Wake. Teren posiada podobnież elementy górzyste i wygląda na bardzo zurbanizowany i opuszczony, co zostało sprostowane później, bo ludzie źle zinterpretowali słowo Desert Island, biorąc desert za pustynię zamiast niezamieszkanego rejonu. Henderson usprawiedliwiał dziwny charakter rysunku w dalszych postach, dając nam do zrozumienia, że nie ryzykowałby swojej 8-letniej reputacji czystym kłamstwem, na którym by nic nie zyskał. Następnie przyszła pora na nieco bardziej odtwórczy szkic, który przedstawił nieco wyraźniej miejsce, w którym byłby umiejscowiony przyszły trailer. Społeczność od razu wzięła się do pracy, dodając modele i kolory grafice, która zawiera start rakiety kosmicznej, tornado, pionowzloty i resztę krajobrazu opisanego za pomocą pierwszej pracy Hendersona. Ostatecznie zadeklarował, że podrzuci jeszcze jedną z grafik, przedstawiającą tym razem kadr, który mamy ujrzeć za niedługo na zwiastunie. Siedzimy w kabinie amerykańskiego śmigłowca AH-64 Apache, a nasze pole widzenia skupia się na kosmodromie, starcie rakiety, a także tornada, które zbliża się w oddali. Notabene może mój pomysł z poprzedniego odcinka się w takim razie ziści. Obrazek nie musi jednak odnosić się wcale tylko do kadru widocznego na pierwszym planie. Zwróćcie uwagę na HUD, który jak głosi Henderson ma być finalnie barwy jasno-niebieskiej. Początkowo liczby 2-5 informują nas o ilości pocisków, jakie posiada nasza maszyna. Jednak jeśli sięgniemy pamięcią wstecz do krótkiego teasera z Battlefielda 5, to w tym przypadku również szczegóły przesądziły o dacie pełnego zwiastuna, który został opublikowany 23 maja, a dokładnie ta sama liczba widniała na pasku zdrowia żołnierza. Okej, ale wróćmy do szkicu Hendersona. 2-5, czyli jakby 2 maja. Czyżby była to data ujawnienia tytułu? Jest to tylko takie głośne myślenie bazujące na przykładzie sprzed 3 lat. Całą tą otoczkę bierzcie jak zawsze z dużym dystansem, bo wszystko się może zdarzyć. Może się to potwierdzić albo być blefem. Społeczność finalnie dopięła swego i odnalazła lokację, którą jest japońskie centrum lotów kosmicznych Tanegashima. Podlinkował tu również sam Insider. Czyżby w takim razie konflikt miał zaangażować Japonię? Pytanie tylko, po jakiej stronie konfliktu DICE i jej miałoby postawić kraj kwitnącej wiśni. Jeśli już, to pewnie po stronie USA, z którym utrzymywane są obecnie bardzo dobre stosunki, no a sama sytuacja w Azji Południowo-Wschodniej jest dosyć niepewna, dosyć napięta, także sprzyja to umiejscowieniu w alternatywnej historii parę lat w przyszłość. Ciekawe, czy odsyłając nas do tej lokacji, Henderson nie grał w swoje gierki, bo mógł powiedzieć oczywiście za dużo i teraz nas tutaj popychać na manowce. Lokacja wydaje się jednak bardzo podobna do tego, co wcześniej szkicował w tych swoich tutaj arcydziełach. To, co zobaczyliście w dzisiejszym odcinku, ma swoje korzenie już w 2013 roku, gdy pojawiały się plotki o konflikcie z udziałem obszaru w Japonii i grupie najemników wynajętych przez supermocarstwa. Przypomina wam to coś? Jestem bardzo ciekawy, czy Henderson faktycznie wyprowadza nas w pole, czy jesteśmy po prostu świadkami czegoś, co może mieć miejsce już za niespełna 1 lub 2 miesiące. Na koniec jeszcze screen hiszpańskiego oddziału Battlefielda, który wrzucił grafiki z Battlefielda 4, w których pojawiają się chociażby pionowzloty Boeingi V-22 Osprey. Dajcie znać, co sądzicie o tych arcydziełach, plotkach i możliwych scenariuszach. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefielda 2021. Jestem Yahoo, do zobaczenia. Cześć!